Pomimo bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, w 2017 roku mieliśmy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem malejącej aktywności zawodowej kobiet, co w szczególności dotyczyło kobiet w wieku 25-34 lata, których aktywność zawodowa spadła do najniższego poziomu od kilkunastu lat. Przez aktywność zawodową rozumiemy zarówno osoby, które pracują bądź szukają pracy. Ten spadek aktywności zawodowej należy wiązać przede wszystkim z programem 500+. Dobra sytuacja na rynku pracy sprawia, że trudno mówić o zniechęceniu, że z rynku pracy odchodzą osoby, które szukają pracy, a nie mogą jej znaleźć. Zresztą nie widać tego efektu wśród mężczyzn. Jest to potwierdzenie wcześniejszych badań. CNEA jeszcze przed wprowadzeniem tego programu szacowała, że z rynku pracy będzie około 230-240 tysięcy osób. W 2016 roku Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych z kolei oceniała, że już wtedy widzimy odpływ z rynku pracy około między 40 a 55 tysięcy osób, choć oczywiście jeszcze potrzebujemy dalszych badań, by zobaczyć, na ile ten efekt jest trwały i czy problem będzie się pogłębiał.